Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Małopolsce, w Ojcowskim Parku Narodowym. To właśnie tu Magdalena Węgiel i Agnieszka Sendor, mama i córka, stworzyły nietypowy duet i niespodziewanie dla siebie samych stały się naturalnym przedłużeniem historii Pstrąga Potokowego między wapiennymi skałami. Jest to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc ogólnie dla nas, to na świecie, w parku na pewno. Urocze klimatyczne, o każdej godzinie dnia, nocy, w blasku księżyca, przy nietoperzach. Magda i Agnieszka przez innych nie bez przyczyny nazywane są matkami Pstrąga Ojcowskiego. Z sukcesem udało się im przywrócić świetność hodowli naturalnego mieszkańca Jury i rzeki Prądnik, a także stworzyć wspaniałe miejsce do wypoczynku i doznań kulinarnych. Połączenie jak gdyby wszystkich czynników, czyli park, rezerwat, najtrudniejsza ryba w Polsce, której nikt nie hoduje i w dodatku kobiety, więc już jest to tak wybuchowa mieszanka, że bardziej się nie da. Jak to się stało, że razem z mamą zajęłyście się hodowlą, bardzo trudną hodowlą pstrąga potokowego? Oj, to jest długa historia, ale zaczęła się prawie 12 lat temu, jak moja mama przeprowadziła się na wieś. Pomarzyło jej się takie sielankowe życie na wsi, wśród zieleni, wśród społeczności mniejszej. No i tak powoli zaczęła, jako że nie może usiedzieć na miejscu, to zaczęła zajmować się ochroną przyrody, działać na rzecz lokalnej społeczności. I tak trafiła do Ojcowskiego Parku, gdzie dowiedziała się, że te piękne stawy, które tutaj są od lat 30. ubiegłego wieku, zostały przeznaczone do zasypania, do naturalizacji. I co wtedy? Bo rozumiem, że nigdy wcześniej nie miałyście styczności z hodowlą ryb. Nie, nigdy wcześniej nie hodowałyśmy. Mama pracowała 25 lat w branży komputerowej. Ja pracowałam przy projektach unijnych, więc zupełnie dwie różne działalności. Ale to był impuls, po prostu powiedziała, kurczę, takie piękne stawy, taka wspaniała historia. Czemu to miało zostać zasypane? Bo to miało zostać zasypane. Nie. Biorę je w dzierżawę, będę hodować pstrągi potokowe. Można powiedzieć, że skoczyłyście na głęboką wodę. Jakie były początki? Bo zdaje się, że nie były łatwe. Były nawet... nie były łatwe, to delikatnie powiedziane. Były bardzo trudne, jak to początki. I nadal jest trudno, ale już ten wróg jest bardziej oswojony. Wiemy, czego się spodziewać. Natomiast było faktycznie bardzo trudno. Zostałyśmy tutaj totalną ruinę. Wszystko było zniszczone. Oszczędności, które wydawały nam się duże, jak każdy rolnik czy przedsiębiorca wie, stopniały na początku. No i nie miałyśmy wyboru, więc zaczęłyśmy działać. Jeszcze wszystko musiało być zgodne z naszym duchem takim, z naszymi przekonaniami, czyli w stylu slow, czyli że wszystko ma być po prostu zgodne z naturą. A to nie jest takie łatwe i oczywiste. To przedsięwzięcie przyniosło sukces, bo otrzymałyście razem z mamą tytuł innowacyjnych rolniczek prosto z Brukseli. To się bardzo rzadko zdarza. Tak, to akurat, to nieskromnie powiem, że w tym wypadku, bo jeszcze przy naszych innych certyfikatach, to nie ma drugich takich osób w całej Europie. Bardzo nam miło z tego powodu, ale też uważamy, że to jest pewnego rodzaju też docenienie tego, co się stało. Czyli udało nam się, tak jak nam powiedzieli w Parlamencie Europejskim, że potrzeba, wybrali nas nie dlatego, że tu są największe innowacje, czyli rozumiane poprzez wprowadzenie, umaszynowienie, wprowadzenie nowych rozwiązań, tylko właśnie nie zamykajmy tego, co jest, nie niszczmy tradycji, tylko po prostu odnawiajmy ją. Pstrąg Ojcowski to już znana marka w Polsce, między innymi jest już na ministerialnej liście produktów tradycyjnych. Z Małopolski, tak. Tak, jesteśmy na tej liście, tak samo jesteśmy w sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolski. Dla nas jest bardzo ważne, żeby turyści odwiedzający Ojców i naszą hodowlę wiedzieli, że ten produkt jest certyfikowany. Wśród tych nadużywania tego słowa eko chcemy po prostu być takim przykładem, że da się i że można, że tu faktycznie można zjeść ten certyfikowany dobry produkt. I jak widać, jest tu wiele osób, które chcą spróbować tego pstrąga. Jaki on jest w smaku? I widziałam tam, że Państwo macie na miejscu wędzarnię. Tak, wędzimy. Mamy bardzo proste menu. Nasze menu składa się z pstrąga wędzonego, z pstrąga duszonego
i z pieczywa i z lokalnych kiszonek. Na deser jest szalotka i to wszystko. I na tym bazujemy od 6 lat, bo ryba, dobry smak ryby broni się sam. Czyli bez frytury, bez tłuszczu. To same kwasy omega, ten naturalny tłuszczek. I jakie smaku, jest delikatny, jest taki maślany. Wbrew pozorom nie ma masła, jest bardzo maślany. Nasze ryby nie mrozimy, więc one są po prostu tylko zasalane w solance i trafiają do wędzarni, gdzie wędzą się 3 godziny, a później taką gorącą rybkę prosto z wędzarni podajemy tutaj z pieczywem od producentów i proste. No. Ach, ślinka cieknie, gdy o tym rozmawiamy, ale żeby był już ten produkt finalny, potrzebna jest hodowla. Czy taka hodowla jest trudna i na czym polega? Na czym polega ta trudność? Hodowla jest trudna i wymagająca ze względu na to, że to jest naturalna hodowla. W dzisiejszych czasach większość hodowli są to hodowle przemysłowe, kontenerowe, gdzie ryby przez całe swoje życie nie widzą światła dziennego, bo to są wielkie hale i baseny. Natomiast u nas, jak widać, stawy są naturalne, są ziemne, czyli ryby mają też naturalny pokarm w postaci wszystkich robaczków, komarków, więtek, ikry, którą z krzeków, żab, czyli one się tym wszystkim, tak jak w naturze, tym wszystkim się dożywiają, ale co z tym się wiąże, z tą naturalną, czyli smak swoje kosztuje. Na koniec naszej wizyty nie omieszkaliśmy skosztować pstrąga ojcowskiego. Z pewnością w to miejsce warto wracać.